Masz lat 30+ i jest do wyleczenia Enterobacter fecalis z dróg moczowych. On jest nie tyle w drogach moczowych, co w przewodach wyprowadzających naśniowody, czyli jest ze stercza, w gruczole krokowym. Jest to popularna dolegliwość młodych mężczyzn i par małżeńskich. I jako laryngolog będę pisała książkę na ten temat Świat bez infekcji, bo też miałam przez 2 lata dwie bakterie Streptococcus fecalis, Escherichia coli i nie ustąpiło to po 2 latach leczenia zgodnego z antybiogramem. I jako laryngolog informuję cię, że będziesz miał prawidłowe struktury wyprowadzające, czyli naśniowody i struktura stercza będzie prawidłowa i wysłana prawidłowym nabłonkiem. Dlaczego? Bo laryngolog zna się na błonach i na nabłonkach. I dieta, którą ci polecę, ma ci wyprowadzić Enterobacter fecalis całkowicie z naśniowodów i ze stercza. Objawem u ciebie jest częste siusianie, więc 10-15 razy dziennie i wstawanie siusiania nocą raz lub 2 razy dziennie nocą. Dolegliwości, które masz, czyli częste siusianie w ciągu dnia i wstawanie siusiać nocą raz i 2 razy nocą, ustąpią ci całkowicie, ustąpią ci po 3 dniach już, więc to będzie pierwszy taki czynnik, że jest u ciebie lepiej, prawda? Więc pierwsze 5 dni masz zrobić diety dobrych produktów, potem jeden dzień wolności, a potem wystarczy 3 dni diety dobrych produktów, chyba że będziesz chciał robić 3 do 5 dni diety dobrych produktów. Zaraz ci powiem, co będziesz jadał na śniadanie, obiad i kolację. Uprawiasz sporty siłowe, więc będzie do tego ustosunkowanie się. Więc dlaczego ta dieta działa? Bo dieta dobrych produktów, którą ci zaraz będę polecać, jest skomponowana z listy produktów, które można dać 4-miesięcznemu dziecku. Więc jest przydatna dla przewodu pokarmowego i nie robi kuku dla przewodu pokarmowego. Jeżeli coś jest przydatne i przyjazne dla 4-miesięcznego dziecka, poza cytryną, którą będziesz mógł jeść, sezamem, który będziesz mógł jeść, rybami, które będziesz mógł jeść, i czekoladą, którą będziesz mógł jeść, tych rzeczy się nie poleca 4-miesięcznemu dziecku. Więc jeżeli ja ci tłumaczę zasady, dlaczego będziesz zdrowy. Jeżeli ja szanuję input, czyli układ pokarmowy i nie niszczę go na wejściu, to jest szansa, że output, czyli śluzówki w drogach rodnych, czy naśniowodach, czy w gardle, są ok i policja między inputem, czyli przewodem pokarmowym, a wyjściem, czyli skórą, prawda, u ciebie naśniowoty działa coraz bardziej prawidłowo. I teraz tak, po 3 dniach masz nie mieć siusiania nocą, kropka. I po 3 pełnych dniach, na 4. i 5. dobę diety dobrych produktów, już nie będziesz siusiał 15 razy dziennie, tylko będziesz siusiał 3 i 4 razy dziennie. Będzie to tak charakterystyczne, że to zauważysz. Jedyny mankament, masz pisać, co jesz. I masz zadzwonić do mnie za 7 do 14 dni z jadłospisem, co pisałeś. Na 99,99% będziesz wyleczony. Urolodzy leczą to fluorowanymi pochodnymi chinolonu, więc Cipro-Bay i różne takie, norfloksacyna i inne takie. Bakterie są niszczone przez te fluorowane pochodne chinolonu, tak się nazywa ta grupa antybiotyków, których jest przynajmniej 60 i każda inna nazwa są grupy. Odmiany fluorowanych pochodnych chinolonu. Rzeczywiście urolodzy proponują leczenie tego. Czasem 15 dni rzutami, czasem miesiąc non-stop, czasem, jeżeli pacjent nie toleruje fluorowanych pochodnych chinolonu, co się rzadko zdarza, dają Biseptol 2 razy 960, ale polecają na 3 miesiące non-stop leczenia. Nie biorąc pod uwagę tego, że śluzówki i wyściółki
są takie same w gardle, jak i w nasieniowodach, a ja jestem laryngolog, w związku z tym wiem, jak leczyć wyściółki, więc śluzówki w gardle i w ten sposób się już 25 lat temu nauczyłam leczyć jajowody i nasieniowody, bo tam są takie same struktury jak w gardle, czyli takie same powierzchnie. A nikt nie bierze pod uwagę tego, że wyściółki nasieniowodów uszkadzane są po alergenach pokarmowych, więc w tobie, bo zdążyłam zebrać wywiad i się ucieszyłam, będzie prosto do wyleczenia, bo jadasz gluten codziennie, czyli to jest owsianka, jadasz na śniadanie, inny może jada chleb, bułkę, makaron, jęczmień, owies, orkisz, bo przyczyną zaburzeń, czyli narastania tych bakterii i rozrostu tych bakterii na uszkodzonych śluzówkach nasieniowodów jest jadanie zbóż codziennie, więc będziesz jadał owsiankę, ale po 3 dniach diety dobrych produktów. Zaraz ci będę mówić, co możesz na śniadanie jeść. Więc po 3 dniach diety dobrych produktów, zaraz powiem, co będziesz jadł, będziesz jadał sobie swoją owsiankę lub chleb, lub bułka, lub makaron, lub ryż, lub kukurydza, lub pierogi, lub naleśniki, czyli żyto, pszenica, jęczmień, owies, orkisz lub kaszankę, prawda, jęczmienną. Ryż, kukurydza, proso, kasza jaglana, sorgo, mąka, tef i bambus to są zboża bezglutenowe. To również wywołuje zaburzenia śluzówkowe u góry w laryngologii, na dole w jajowodach i na dole w nasieniowodach. Więc po prostu leczę wszystko tak samo. Tak jak ciebie, ale będę powolutku nagrywać filmiki. Lecz się tak, jak leczą jajowody, czyli bezpłodność. Spokojnie, to nie ten temat, tylko też leczenie wyściółki. Więc przyczyną zaburzeń regeneracji wyściółki nasieniowodów jest jadanie zbóż codziennie. Żyto, chleb, żur, kawa zbożowa, pszenica, mąka, bułka, makaron, ciasta, ciasteczka, pierogi, naleśniki, jęczmień, krupnik, krupniok, krupnioki, piwo, owies, owsianka, otręby owsiane, orkisz, chleb orkiszowy. To są zboża glutenowe, one są bardzo bliskie do siebie. Jedna ma więcej, druga ma mniej, ale wszystkie to jest to samo. I to jest to samo co ryż, wafle ryżowe, ryż dmuchany, ryż w zupie, ryż czarny, ryż biały, kukurydza, popcorn, flipsy kukurydziane, kukurydza z puszki, kukurydza z kolby, czy polenta, taka mąka kukurydziana. Proso, kasza jaglana, sorgo, mąka tef i bambus to są zboża bezglutenowe. One robią też źle, ale mniej źle. Czyli ryż, kukurydza, proso, bambus, kasza jaglana robią też zaburzenia śluzówkowe, ale mniejsze. Trzeba by się dłużej tego najeść, żeby wywołać objawy. I po 3 dniach bym ci proponowała na śniadanie. Jak bardzo chcesz owsiankę, możesz ją zjeść. Jak to jest dzień wolności, więc możesz zjeść owsiankę, możesz zjeść bułkę, możesz zjeść makaron na śniadanie, możesz zjeść wafle ryżowe lub wafle popcornowe lub popcorn lub flipsy kukurydziane metodą 6-miesięcznych dzieci. Takie w żabce są takie skrętki i można to jeść lub jaj. Wszystko co z kukurydzy, ryżu możesz zjeść zboże, ale przez 3 dni nie możesz zjeść żadnego zboża i żadnego produktu mlecznego, bo przyczyną zaburzeń śluzówkowych jest białko mleczne. Ser biały, żółty, topiony, jogurt, kefir, śmietana, lody, mleko, masło. Ale po 3 dniach będziesz mógł tego zjeść ile chcesz. Więc tylko 3 dni tak zwanego postu. Ale w zamian za to jest gwarancja wyleczenia, bo jesteś bardzo prosty do wyleczenia, bo jako laryngolog potrafię naprawiać śluzówki od 25 lat. Dlaczego bardzo prosty? Bo jadasz codziennie owsiankę. I dlaczego bardzo prosty? Bo jadasz codziennie ser. A masz po 3 dniach sobie jadać owsiankę i ser. I teraz jak ma wyglądać twoje 3 dni? Będę szukać. Na śniadanie w jeden dzień banany, w drugi dzień gruszki, a w trzeci dzień ziemniaki. Jeżeli się nie podoba, to może być na śniadanie brzoskwinie. Na śniadanie jakie węglowodany, inne ziemniaki. Na śniadanie kasza gryczana, więc będę musiała coś wymyślić dla ciebie przyjaznego, żeby był to węglowodan, bo po węglowodanie można ćwiczyć, po białku odcina tlen. Więc jeżeli byś chciał sobie na śniadanie zjeść jajka,
to przez jakiś czas będzie to dobrze robić, ale po białku nie powinno się ćwiczyć przez 7-8 godzin siłowo, bo odcina tlen. Sam wiesz, prawda, że jak jesz jajka, kurę, mięso, rybę, to za 3 godziny generalnie jesteś słaby jak kot. W sportach różnych urazowych, nawet przed mistrzostwami, zalecają poprzedni dzień nie jeść żadnego białka zwierzęcego, bo się łatwiej człowiek leczy i regeneruje. Jakbyś nie wiedział. Na przykład, jeżeli ktoś idzie na rower, jakieś są różne sporty, prawda, tudzież bieganie lub pływanie, no to przed bieganiem to nie wolno zjeść białka, tylko jak już węglowodan, chociaż mam wielu pacjentów, którzy na postach osiągają bardzo dobre wyniki. Więc wiesz, możesz iść na poście i poćwiczyć, ale do wyboru masz gruszki, brzoskwinie, Ale na przykład ile tych gruszek banan. i Nie interesuje brzoskwini? mnie. Nie ma znaczenia, Nie tak? interesuje mnie. Tak, żebym się najadł po Tak, prostu. masz być szczęśliwy. Mogą być ziemniaki, może być to kasza gryczana. Ale Jeżeli nie, tak? jeśli ziemniaki, no to gotowane, czy... No surowych nie jadamy. Tak, ale mogą być gotowane, czy smażone, czy... Jakiekolwiek, nie interesuje mnie. Nie ma znaczenia. Nie, chociaż lepiej będą działać suche ziemniaki oblane tłuszczem lub suche ziemniaki bez tłuszczu, lub na przykład możesz wczoraj, w dzień poprzedni, zalać woreczek kaszy gryczanej wodą i rano możesz zjeść na przykład kaszę prażoną, zalaną wodą i rano ją zjeść niegotowaną, tak też można, lub no, zagotować. A na przykład bataty mogą też być, Jak czy... najbardziej. Mogą. Jak najbardziej. I polecam ci samego batata bez jajka, czyli batata utrzesz, usmażysz a la chipsy, posolisz, albo usmażysz a la placki ziemniaczane, czyli utrzeć jako placki ziemniaczane bez jajka i zrobić w takie małe kubeczki, jak robisz jajka, się robi na takiej patelni z takimi nieckami i możesz te bataty usmażyć. I dzień wcześniej je usmażyć i je zjeść. Więc mogą być bataty, ziemniaki, może Wiesz, ty być to też nigdy nie kisiel. mam ranie, bo to... A czemu ty? Ja ci to prześlę. Tak? No, a przecież nie Nie nagrywacie, wiem, to bo... włączaj, proszę. Aha. Ja ci to prześlę, ten plik. Więc nic się nie przejmuj. Bataty, ziemniaki, gruszki, brzoskwinie w ilości własnej lub banany. Banany też. Ile chcę bananów mogę Tak, zjeść? ale jest coś takiego jak jabłka, winogrona i banany, miód, syrop klonowy i marchewka gotowana. Jeżeli to będzie za często, nie będzie sprzyjać wyleczeniu śluzówek. Więc może banany raz w tygodniu, góra dwa razy w tygodniu. Jabłka no raz w tygodniu. W jakim miesiącu się urodziłeś? W grudniu. To te jabłka mogą ci nie szkodzić, wiesz. Poszukaj po innych owocach. Też są jadalne, nie tylko jabłka i Ja banany. wszystkie owoce lubię. Okej, okay. Więc wiesz, że można wydziwiać. Z owocami możesz zjeść na śniadanie warzywa na patelnię też, plus łyżka dwie oleju. Możesz wypić sok z czarnej porzeczki i iść ćwiczyć, bo również ludzie, którzy biegają lub sportowcy na rowerze, wypiją jakiś Powerade, czyli to może być soczek, czarna porzeczka, na przykład tarczyna tymbarka. I idziesz ćwiczyć. Jeżeli to jest przerażające, to masz sobie poszukać owoców, które akceptujesz, ziemniaki w postaci, której akceptujesz i kasza gryczana w postaci, którą akceptujesz, gotowana lub surowa. No może gotowana lepsza, co? No, Chyba tak. no spokojnie, bo tak jakoś bardziej taka Kasza ludzka. gryczana, tak? Tak, więc ziemniaki będą ci bardzo przyjazne. Czyli po prostu Lubisz jak... ziemniaki? No lubię, no tak nie jakoś szczególnie. To Nie jestem słuchaj, aż wielbicielem, ale lubię bardziej bataty niż ziemniaki. świetnie, no to wybrałeś właściwie. Ja w ciebie wierzę. To, co lubisz, będzie ci przyjazne. Jeżeli ci się znudzą rzeczy, które ci polecam, może być sok pomidorowy jakiś ze szklanej butelki tarczyna czy Horteksu, bo ze szklanej butelki mają mniej tego niklu chyba niż te kartoniki, które są wysłane tam na jakąś folią. Chyba. Znaczy, lubię zawsze jak najmniej przetworzone, jak najmniej chemiczne. No ta folia jest powleczona tym plastikiem, więc może. No, mniejsza o to. Więc masz do wyboru już całkiem pokaźną rzecz na 3 dni. I nie będziesz płakał, zgadza się? A mogę każdego dnia jeść to samo, czy nie? Jak na przykład każdego dnia mogę te bataty jeść, czy nie? Oj tak. Mogę, tak? Tak.
Oj tak, cieszę się, bo one są bardzo korzystne. W jakiej formie bataty byś jadł? Normalnie gotowane, nie? Okej, nie każdy lubi bataty. Świetnie, Ja z bardzo tuszem lubię. lub bez tuszu. Z oliwą z oliwem mogę to Świetnie, jeść, nie? pięknie. To będzie genialny zamiennik tej owsianki. Jeżeli by ci się znudziły bataty, to są, mogą jeszcze być kompot ze śliwek z lnem, albo kompot ze śliwek z nasionami chia, albo mleko sojowe lub migdałowe. A z budyniem ze sklepu, jako ciekawostka, że tam jest odrobina mąk bezglutenowych, uznajemy, że to jest jadalne. Czyli możesz powymyślać. Może być mleko kokosowe, ale tłuszczu nie powinno się przed ćwiczeniami wypić. Czekoladę przed ćwiczeniami też można zjeść. Jeżeli byś uznał, to ja jestem za tym, żeby można wypić czekoladę na gorąco, ale masz krzywe spojrzenie, mówi do ciebie, była uzależniona od czekolady, więc nie kupuj wszystkich moich pomysłów. Masz szukać swoich. Cieszę się, że bataty ci smakują. Dobra. Świetnie. Jeżeli ci ustąpią te dolegliwości, to możesz zrobić badania, które miałeś nieprawidłowe, czyli rozmaz nieprawidłowy, tam erytrocyty trochę za mało. To są drobiazgi. Tylko nigdy nie rób badania krwi po dniu wolności, czyli po dniu z żytem, pszenicą, jęczmieniem, owsem, orkiszem, ryżem, kukurydzem, proso, kasza jaglana, mąka, tew, sorgo i bambus. To są zboża. Trawy. I nigdy nie rób po dniu wolności, kiedy jadłeś ser, więc trzeba 34 godziny odczekać po tym dniu, aż zacznie się organizm zbierać. Więc tak, dolegliwości będziesz miał wycofane już po 3 dniach. Jak laryngolog, specjalista. W dzień wolności, czyli w dzień jedzenia sera białego i owsianki, chociaż bądź ty różnorodny, zjedz może popcorn albo wafle ryżowe z benekolem czy z olejem, twoja wola. Albo twoja własna twórczość, jeden zje kaszę jaglaną, obleje olejem i też da się przeżyć, prawda? Więc można powydziwiać. Im bardziej wydziwiani my, tym dalej zajedziemy, bo tu różnorodność pomaga. Bo dlaczego sukces jest z mojej diety? Dlatego, że zalecam różnorodność. A dlaczego sukces? Bo produkty mleczne, czyli ten ser, i produkty zbożowe, czyli ta u ciebie ta owsianka, mają silne działanie cukrogenne, więc powodują, dajmy na to, odżywkę dla bakterii, też poza tym, że działają jako alergen, więc mają dwojakie działanie. Więc białko mleczne działa jako alergen, więc jogurt, kefir, śmietana, lody, mleko. Pytanie, mam masło raz w tygodniu jest, Ja albo w co, ogóle nie mam masła. chwała Bogu, dobra. A więc te białko mleczne w czekoladzie mlecznej nie będzie tak kłopotliwe jak w maśle, więc czekolada będzie nadal. Najpóźniej. Okej, to jeszcze lepiej. Ja tylko gorzką tam. Jest okej, 70%. to całkiem dobrze. Więc to białko mleczne działa jak alergen. Alergologia niestety mówi, że jest bez zmian i tobie nie szkodzi, nie wywołuje zakażenia w nasieniowodach. Ani metodą badania IgE na białko mleczne, ani IgG na białko mleczne, tylko można to wybadać testem Food Detective 50+, które możesz kupić sobie, jeżeli chcesz. Nie musisz tego robić, bo moje testy, czyli dieta dobrych produktów, 3 dni dieta dobrych produktów, 1 dzień wolności, ale tobie przez pierwsze 5 dni polecam, żebyś widział, jak wygląda 4. i 5. dzień, bo będzie genialny dla ciebie, będzie Czyli to szok. 5 dni po prostu 5 dni całą sesję trzeba spędzić, diety tak? dobrych produktów, potem 1 dzień wolności, a potem możesz 3 do 5 dni dieta dobrych produktów, 1 dzień wolności, pistanie, co jesz, jest jedynym mankamentem. Jako samonadzór, a zamiast tego masz gwarancję wyleczenia, bo prawda, wizytę do mnie zadzwonisz, ale jak zadzwonisz, masz się umówić, żeby 15 minut porozmawiać i masz mieć jadłospis, wiesz, Przygotowany. tak, nie zawsze ja mogę, wiesz, odebrać, bo czasami jak jestem gdzieś w jakiejś pracy, no to, wiesz, umawiamy się na jakiś termin. Dzwonisz między 8 rano a 22 wieczór. Czyli proszę mi powiedzieć, no to wracam z tej siłowni, jestem głodny, no bo Tak, po i co wszystkim. zwykle jadłeś po siłowni? Jajka. Jajka, no. Okej, okay, zostaw. Jajecznica, czy jajka, czy tak, czy siak. Często jadłem na przykład, często czy często. Czasem jadłem
kupowałem sobie na przykład łososia i jadłem jajka z łososiem. No nie, masz jadać albo jajka, albo łososia, albo śledzie. Aha. Nie mieszamy białek. Bo przez pierwszy miesiąc nie będzie to miało dla ciebie znaczenia. Czyli po miesiącu i w czasie miesiąca będę chciała, żebyś się nauczył jednego rodzaju białka zwierzęcego na dobę, ale się zastanawiam, do jakiego stopnia ci jest to potrzebne. Będę do tego wracać. Mhm. Zastanawiam się. Czyli więc co, albo jesz jajka, przykład, tak? Twoja wola. Czy 5 jajek, czy 8, twoja wola. Nie interesuje mnie. A proszę powiedzieć, czy coś do tego, jakieś warzywa, cokolwiek? Tak, warzywa zawsze, owoce zawsze, ale nie jabłka, winogrona, banany. To znaczy, żeby ja nie jeść. Tak. Jem jabłko i jem jajka i przegryzam te jajka i jabłkiem. Wiesz co, zrób coś tak, że masz chorobę i doprowadził do niej jakiś nałóg żywieniowy. Silnie cukrogenne działanie mają sery i owsianka, czyli produkty mleczne i produkty zbożowe, więc one zostaną wycofane na 3 dni, a bądź ty różnorodny w tych owocach. Są brzoskwinie, jest kiwi, jest arbuz, jest ananas, jest gruszka, jest sok pomarańczowy, jest sok grejpfrutowy. Dasz radę? No jest. Są śliwki suszone, jakby ci się nie podobało. Jest żurawina w dżemie, więc jakby co możesz jakieś takie, wiesz, jakiekolwiek owoce. Mogą być morelki suszone, też zjedzone. Aczkolwiek surowy owoc jest lepszy niż suszony. Dobra. A może być to również warzywo. Warzywo każde. Surowe, kiszone, mrożone, gotowane w zupie, w jakiejkolwiek postaci. Pomidor jasny. Papryka, cukinia, kabaczek, patisony, batatem można powtórzyć, no, kiełki, no, buraki z chrzanem, no, fasolka szparagowa, no też warzywo, czy groszek zielony. Wszystko co warzywo jest ok. Grzyby ja traktuję jak warzywo, więc jakby ci się chciało, wiesz, jakieś grzyby shiitake, czy boczniaki, czy wieczar. To znaczy, że będziesz miał gwarancję wyleczenia. Przyczyną twoich dolegliwości jest nadspożycie zbóż, czyli tych zbóż jadałeś już za dużo i za często w życiu i po 3 dniach będziesz miał wycofanie swoich dolegliwości. Każdy ma inne dolegliwości w związku z tą bakterią i z innymi bakteriami, bo inne bakterie leczę tak samo. Często to się objawia tak, że bolą krzyże i ciągną do jąder. Czy masz bóle krzyża codziennie? Nie. Okej. Okay. A jakieś ciągnięcia w pachwinach? Nie. Czyli masz najbardziej łagodne objawy, najłatwiejsze do wycofania, aczkolwiek te inne też ustępują po 3 dniach. Ty ich nie masz. Piszesz, co jesz, bo to jest jedyny mankament, prawda? Żebym ja się zorientowała, jak ci udoskonalić dietę, którą mi zadzwonisz po 10, czy 14, czy 7 dniach, żeby nie być moim klientem już nigdy więcej, ani niczym innym klientem, aptek lub lekarzy, którzy dają antybiotyki. Więc tak, zboża i produkty mleczne powodują kąsanie tej śluzówki na zasadzie zbyt cukrogennego działania, bogactwa wapnia, białka alergicznie działającego, czyli Food Detective 50+, można zrobić, ale po co? Ale po co, bo robiłam Food Detective 50+, zanim te testy powstały. In vivo, czyli sprawdzając na człowieku, które wywołuje siusiania, a które nie wywołuje siusiania. Więc dzień, który będzie ci się kończył siusianiem nocą, nawet jeden raz budzi cię pójść siusiu, to znaczy, że zjadłeś w tym dniu jakiegoś śmiecia. Ten dzień, który będzie się budził czystą nocą i przespanym całkowitym dniem, trzeba zakreślić na zielono jako dzień przyjazny. Z nich się będzie składały twoje jadłospisy, które promują ci i długowieczność, i wycofanie tych bakterii. Bo jeżeli będziesz miał wycofanie tych bakterii, to znaczy, że śluzówki ci się same regenerują i pogoniłeś dziada. Ty powiedziałeś mu dziękuję, ja teraz jestem strong, dokładnie, proszę się wyprowadzić, tam jest gleba, proszę tam pożyć na zgniłym jabłku lub czymś innym, co tam namierzą. Lub na innym człowieku, który trwa w nałogach.
Bo jeżeli my mamy zniszczone wyściółki, czy skóra, czy naśniowody, czy gardło, śluzówka gardła, to na tych zniszczonych śluzówkach chętnie żyją bakterie. Czyli one sobie, tu mi ciepło, tu mi dobrze, tu mi się będą rozmnażać. One tylko żyją na uszkodzonych strukturach. Więc ja ci robię silne struktury i one mówią same, dziękujemy, ten pan jest nie dla nas. Dokładnie, czyli metoda wyprowadzania się żyjątek. Tak robiłam zawsze z liambiami, tak robiłam zawsze z gronkowcami, tak robiłam zawsze z paciorkowcami, tak robiłam zawsze z enterobakter, tak robiłam z Escherichia coli i tak robię zawsze z Pseudomonas aeruginosa, więc jestem laryngolog, więc mogę ci tak wymieniać. I tylko z ciekawości, prawda, patrzę, co człowiek ma, żeby wiedzieć więcej, to znaczy, żeby kiedyś to opisać, może niebawem, ale im więcej będę miała danych, tym będzie to ciekawsze dla laryngologów i dla osób, które zajmują się bakteriami, które myślą, że żeby wyleczyć człowieka, to trzeba zabić bakterie, trzeba zastosować antybiotyk zgodny z antybiogramem. Nieprawda, jeżeli nie wyleczymy powłok, czyli nie damy silnego mężczyzny lub silnej kobiety, no to możemy leczyć 3 lata i ciut-ciut, są sukcesy też, więc czasem odzyskuje się wyleczenia, szczególnie u mężczyzn, którzy nie współżyją, bo często jest to problem obopólny. Mężczyzna uważa, że ma problem, a kobieta ma objawy, czyli kobieta ma częstomocz po stosunku lub świąty sromu po stosunku i mówi, że to mąż jest winny, a to sama generalnie nie regeneruje się po stosunku jak powinna, a zwala na męża. I często jest ten kłopot, że nie leczy się ten, co powinien, a ten, którego się zmusi. Dobrze. Często skutkiem, więc jeżeli nie pomaga jedne leczenie jednym, drugim, trzecim, czwartym antybiotykiem, urolog poleca obrzezanie na kasę chorych, również to wycofuje dolegliwości. Ja nie uznaję, że jak komuś dali wyrostek robaczkowy, migdałki i napletek, to trzeba to zostawić. No tak mam, aczkolwiek z kraje muzułmańskie po coś to wymyśliła, ale tam było ciepło. Prawda, Żydzi, kraje muzułmańskie, tam było obrzezanie a priori, więc u nas jest raczej zimno. Ja tylko sobie tak wolne myśli wrzucam. Więc po wysiłku pakujesz białko. Albo śledzie, albo łososie, byle nie wędzone i byle nie z puszki. Ja sobie tylko tak mówię. Jak zjesz z puszki wędzone, nic się nie stanie, ale lepiej jadać jak najrzadziej. Albo jajka. I to by było na tyle. Tylko albo. Rozumiem. Możesz również dokładnie zjeść parówki cielęce lub parówki kurze lub parówki wieprzowe lub parówki indycze. To jest chwała Bogu. Dobra, może być bitka z kurczaka lub bitka z indyka. Masz przerażoną minę, więc masz... Ja nie panuję 20 lat. Mi się zdarzyło po roku zjeść grube, bo mi się zachciało, ale zaszkodziły mi, więc... Więc słuchaj siebie, ufaj sobie. Ja ufam twoim odczuciom całkowicie i cieszę się, że ich nie jadasz. Można żyć nie jedząc parówek. Można zjeść bitkę z kurczaka, nogę z kurczaka, kura z solarium, prawda? Można bitkę z indyka, prawda? Zjeść też po ćwiczeniach. Nie zajmuje dużo zbić, posolić, popieprzyć, jeżeli uznajesz. Wrzucić na patelnię 3 minuty z jednej, 4 minuty z drugiej i masz, prawda, białko podane. Może być schab lub karczyk. Czy jadasz wieprzowinę? Nie. Bardzo dobrze. Na mojej diecie wieprzowina przestaje być jadalna i przestaje służyć. Więc jeżeli jej nie jadasz, jest to bardzo korzystne. Ludzie wszyscy jak jeden mąż zauważają, że ona szkodzi. Możesz jadać jagnięcinę, więc lub królika, lub gęś, lub kaczka, lub indyk, lub sarnę, lub zająca, bo takie rzeczy się pojawiły, lub krewetki, lub kalmary, lub pangę, doradę, karpia. Jak to się zrobiło?
Okay. Czyli mamy już. Drugi posiłek. Okej, okay, mamy ten pierwszy posiłek po wysiłku. Natomiast z obiadem ja bym ci zostawiła drugie inne białko, czyli dwa białka zwierzęce na dobę, jakieś po posiłku, jakieś po ćwiczeniach i jakieś na obiad, to samo lub inne. Ale zostawiłabym cię tylko przy dwóch białkach zwierzęcych na dobę, czyli jak po posiłku zjesz jajka, a na obiad zjesz rybę, to będą dwa białka albo zwierzęce, indyka, albo indyka, to będą dwa białka zwierzęce, jak po posiłku zjesz, po wysiłku zjesz kurę, a na obiad zjesz wołowinę, to też będą dwa białka zwierzęce. Przy czym wydaje mi się, że to może u ciebie wystarczyć, bo zawsze zmierzam do jednego rodzaju białka zwierzęcego na dobę, czyli jak jajka, to dwa razy dziennie, jak łosoś, to dwa razy dziennie, jak śledzie, to dwa razy dziennie, jak indyk, to dwa razy dziennie, jak wołowina, to dwa razy dziennie, jak halibut, to dwa razy dziennie, jak ryba sola, to dwa razy dziennie, lub jak przepiórki, to dwa razy dziennie. Dlaczego? Bo w ten sposób już likwiduje procesy starzenia się. Więc nie jesteś młody, więc może cię to aż do końca nie interesuje, ten proces starzenia się. Te dwa białka zwierzęce na dobę powinny wycofać te bakterie z nasieniowotów i gruczołu krokowego, ale 3 razy w tygodniu zrób jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę, żeby tak jakoś. Może w dzień wolności, jak zjesz tą owsiankę, prawda? A ja nie muszę wcale w dzień wolności Słuchaj siebie, bo to ma być twoja własna twórczość, to ma być dieta szyta na miarę, czyli to ma być dieta, która ci smakuje, która ci pasuje, która da ci wyleczenie tego. Zwykle wyleczenie śluzówek jeszcze przepisuje witaminę A plus E, a 30 tysięcy jednostek międzynarodowych, E 70 mg i 3 takie witaminy na dobę, daje mi silne śluzówki. Ale zawsze wolę bez sztuczności, bo zawsze mnie interesuje, żeby wyleczyć człowieka bez jakichkolwiek wspomagaczy. Czy to jest witamina D, czy to jest witamina A, czy to jest witamina E, czy witamina K, bo to są wszystko witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. A tłuszcze leczą wysiłki, więc nie bój się wypić 2 łyżek tranu. Niekoniecznie po wysiłku, może być wiesz na kolację. Nie bój się zjeść 3 łyżek lnu w rosole. Nie bój się nasion chia umoczyć w kompocie na przykład, czy z jakąś gruszką po prostu zrobić takie dziwowisko. Nie bój się zjeść tahiny, jaką miazga sezamowa, czy słonecznik, czy orzechy włoskie, czy laskowe, czy migdały. Czy makadamia, czy pini, czy pekan, czy nerkowce, czy... A masło orzechowe? Jak najbardziej. Jak najbardziej, jak najbardziej, bo gdzieś ci będę promowała tłuste. Dla jednego to jest mleko kokosowe, ale możesz tego nie pić. Dla drugiego to jest masło orzechowe, a dla trzeciego to jest oliwa z oliwek, a dla czwartego nasiona roślin oleistych, które ci wymieniłam. Len, a dla kolejnego to jest tran, a dla kolejnego awokado, więc jeżeli lubisz masło orzechowe, to ja się bardzo cieszę, bo masło orzechowe jest rośliną strączkową, która wycofuje nadmiar białka zwierzęcego. Więc jeżeli na przykład nie zawsze zależy, żebyś ty nie był klientem nigdy żadnego lekarza i apteki. Więc rośliny strączkowe typu groszek zielony, fasolka szparagowa, mleko sojowe, czy serek tofu, czy masło orzechowe z orzechów ziemnych, czy orzechy ziemne, bo wolałabym masło orzechowe, bo jest tłuste. Ono leczy z nadspożycia białek zwierzęcych, więc... Na mojej stronie internetowej www.dietaoptymalna.com jest streszczenie mojego wynalazku DDP, czyli dieta dobrych produktów. I trzeci rozdział mówi, zjedz na dobę jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę, czyli jajko 2 razy dziennie i jeden rodzaj białka roślinnego na dobę, czyli to masło orzechowe po korek. I to jest dzień dobry i on
leczy procesy starzenia się, które ci nie interesują, ale mnie chodzi, żeby te wyściółki wyleczyć, więc to jest idealna forma leczenia naśleniowodów i śluzówek gardła i jajowodów. I maziówek w stawach, dlatego ja jedną dietą leczę wszystkie choroby. Więc na przykład, jeżeli po, mówię ci o wersji tej idealnej, jeżeli po wysiłku zrobisz sobie śledzie i potem również masło orzechowe i potem znowu śledzie, to zjadłeś jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę, więc śledzie i masło orzechowe jako jeden rodzaj białka roślinnego. Jeżeli ci masło orzechowe wyjdzie bokiem, pamiętaj, że masło z orzechów ziemnych jest dla ciebie zawsze korzystne, bo lubisz mieszać białka zwierzęce, a dolegliwości na dole są od mieszania białek zwierzęcych, więc na razie to się nazywa bakterie w nasieniowodach, natomiast za 40 lat nazywa się to bóle krzyża, czyli zmiana lokalizacji choroby. Więc powiedz mi, jesteś pierwszym, drugim czy trzecim dzieckiem w rodzinie? Trzecim. Okej, więc raczej metabolizm ci biegnie po matce. Choroby matki, czy ma bóle krzyża? Ma bóle krzyża, bo jest otyła. Czyli ma nadspożycie zbóż, a jest osobą myślącą? No myślę, że tak. Okej, czyli lubi przydawkować białka zwierzęce. Biodra ją bolą, kolana bolą? Tak, no otyłość też jest, także... Kiedykolwiek, jakbyś miał bóle bioder, bóle krzyży lub bóle kolan, to pamiętaj, że ja ci ścigam z jednym rodzajem białka zwierzęcego na dobę, bo to wycofuje procesy starcze z tego samego kompartmentu, czyli z tej samej gałązki unerwienia z okolicy stawów krzyżowo-biodrowych i lędźwiówki. Chodzi ci o wyleczenie nasieniowodów, ale wiedz, że mnie zależy, żebyś nie tyle miał nasieniowody wyleczone, ale żebyś był długo, dłuższy, szczęśliwy i bogaty. Dlatego to spotkanie może tylko tyle trwa, ale będziesz sobie odsłuchiwał i podasz maila i ci to prześlę. Więc chociaż zrobisz 2 dni w tygodniu z jednym rodzajem białka zwierzęcego na dobę, powinno się już trzymać kupy. Trzymać wszystko w normie, metabolizm, ale jedz tłusto. Nie bój się wypić, zjeść tego masła orzechowego 3 razy w tygodniu. I nie interesuje mnie to, że to jest roślina strączkowa, gdzie ja nie wyleczę procesów starzenia się rośliną strączkową. Ciebie to na razie nie interesuje. Będzie cię interesowało za 40 lat, kropka. Może za 30. To również może być groszek zielony lub fasolka szparagowa z benekolem, z olejem, z oliwą, z olejem rzepakowym, z olejem lnianym, z olejem winogronowym, z olejem słonecznikowym, cokolwiek wymyślisz. Jak lubisz takie rzeczy, to jest w porządku. Jeżeli nie lubisz, to w porządku, to też jest ok. Bo dla osób nadspożywających białka zwierzęce, więc mające dolegliwości na dole ciała, poniżej pępka, strączki są ratunkiem, więc wyprowadzają chorobę z dołu do góry. A powiedz mi, czyli powodują stany zapalne nie na dole, tylko u góry. Więc opowiedz mi, jakie dolegliwości ma mama. Na tą chwilę nadciśnienie ma. Nadciśnienie z chorobą od zbóż, więc jeżeli byś kiedykolwiek miał nadciśnienie, pamiętaj, że zboża, czyli te, które wymieniłam, glutenowe i bezglutenowe, jadaj co 3 dni i każde nadciśnienie samoistne ustąpi ci. Każde bez wyjątku. W związku z tym, kiedykolwiek za 30 lat ci powstanie, to na razie nazywa się to nieprawidłowa regeneracja nasieniowodów. I jeżeli człowiek z tym czegoś nie zrobi i łyka różne leki, to choroba zmienia lokalizację. To się nazywa marsz alergiczny z alergologii. Więc nadciśnienie jest chorobą od zbóż, 3 dni diety dobrych produktów lub dłużej, 1 dzień wolności i również chorobą od mieszania białek zwierzęcych, więc jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę wycofuje mi nadciśnienie, niech cię to nie interesuje. Zaraz skupię się na nasieniowodach, tylko powiedz mi jeszcze choroby mamy i mamy taty, obojga rodziców ze strony mamy. Mamy, tak? To nie wiem, nie chcę okay. To zostawiamy. Czyli mama nic więcej nie ma. No nadciśnienie jest otyłość. Tak? Otyłość jest od zbóż, od produktów mlecznych, więc jakby weszła 3 do 6 dni dieta dobrych produktów, 1 dzień wolności, to każdy na tym chudnie. Bez wyjątku.
Zachęcam do uczenia się jednego rodzaju białka na dobę, żeby było chudnięcie z wycofywaniem starzenia się. Wiem, że nie przyszedłeś z powodu mamy, tylko z powodu siebie, ale masz tory metaboliczne po mamie, więc po prostu dlatego, żebyś na wieki był samoobsługowy. Dobra. Więc po drodze możesz zawsze zjeść masło orzechowe w ilości, jakiej chcesz, słonecznik w ilości, jakiej chcesz, pestki dyni w ilości, jakiej chcesz, mieszankę studencką, jaką chcesz, len możesz, wiesz, wrzucić do rosołu lub zalać kompotem. Możesz wypić to mleko migdałowe lub sojowe, jeżeli uznajesz takie rzeczy. Jeżeli nie pasuje ci, to możesz dojeść węglowodany i tłuszcze z listy dobrych produktów. Więc warzywa jakiekolwiek chcesz, surowe, kiszone, gotowane w zupie, na patelnię, w słoiku i do wypicia. A cebula to są warzywa. Bataty pięknie działają. Dobra. Owoce też są jadalne. Aczkolwiek owocami trudno wyleczyć bakterie gdziekolwiek. Czy w śluzówkach? Myślę, że by było, żebym na przykład do tego śniadania nie jadł jajek z jakimiś owocami, tylko z czym dokładnie innym, tak? Będę ci mówiła, cieszę się, że poruszasz temat o zdrowej diecie rozdzielnej, czyli jak jajka, to bez ziemniaków. Czy jajko z batatem też bym nie zjadła, bo albo jadamy białko z tłuszczem, albo węglowodan z tłuszczem, czyli batat z tłuszczem, batat z cebulą, warzywa na patelnię z olejem, kalafior z olejem, brokuła z oliwą, ziemniaki odsmażane z tłuszczem i z cebulą, ogórkowa, czyli ziemniak, ogórek, cebula i jakiś tłuszcz, pomidorowa, czyli pomidor, cebula, jakiś tłuszcz, dokładnie, ale połączenie białka z ziemniakiem, białka z kaszą gryczaną, białka z batatem. Nie nadużywałem tego. Na razie masz błogosławieństwo i tak będziesz wyleczony, bo porobisz podstawowe błędy. Produkt mleczny codziennie i owsianka codziennie. I dlatego będzie efekt po 3 dniach. Na 3. dobę bywa reakcja z odstawienia, więc możesz się zastanowić, że byłeś u doktora, który nie myśli, albo w ogóle... A w ogóle co to jest? I to jest taki, wiesz, kontakt z ciemną stroną mocy, czyli no, nieukontentowanie. Więc uprzyjemniaj sobie życie, jak się da, przez te 3 dni, żeby nie mieć tego objawu od odstawienia. On jest tylko na 3. dobę u osób uzależnionych, czyli te, które jadają zboże codziennie i produkty mleczne codziennie. U ciebie tak jest. Więc ten 3. dzień przeżyj, na 4. dzień nówka nieśmigana. 5. dzień nówka nieśmigana. A jak nie, to masz gwarancję, nie? Wyleczenia i nakaz zadzwonienia. Dobra. Czyli to byłby 4. posiłek. Dieta łączona nie jest logiczna, czyli mięso, czy jajka, czy kura, ryby z ziemniakami, kaszą gryczaną, batatem. To jest nie najszczęśliwszy posiłek, ale jak się zawsze, chce, to ja cię rozgrzeszam. Czyli zawsze albo węglowodany tłuszcz, albo białko tłuszcz. Dokładnie. A nie białko i węglowodany. Dokładnie. Okej. Okay. Ale i... nie przejmuj się. Jeżeli się czymś przejmujesz w nadmiarze, to nie zajdziesz za daleko. A jak z kolacją? Lista węglowodany, tłuszcze i owoce jest bardzo mile widziane. Powinno się nie jeść po 17:30 czy po 16:30, ale wiesz, że ja się długo tego uczyłam, więc nie będę cię dręczyć. Nie powinno się białka zwierzęcego częściej jeść niż w 2 posiłkach. Jedzenie białka zwierzęcego na noc da często moc. Nie od razu, ale po miesiącu zauważysz, że jeżeli się najesz białka zwierzęcego, to będziesz wstawał nocą i wybudzał się, ale już na mojej diecie nie będziesz chodził siusiu, tylko będziesz się wybudzał i miał problem ze śnięciem. Tak to bywa. Na ostatni posiłek powinno się zjeść węglowodan lub tłuszcz, więc owoc, galaretka, kompot, ziemniak, batat. Nasiona roślin oleistych, słonecznik, pestki dyni, orzechy włoskie, laskowe. Masło z orzechów ziemnych, no mimo że tłuste. Frytki jak chcesz. No.
nie powinno się białka zjeść po tej 17, bo to w ogóle daje bezsenność i no, nie jest korzystne dla układu odpornościowego. Nocą człowiek ma zbierać się i naprawiać, a nie zastanawiać się, co tam nawrzucał, przy czym białko jest najbardziej kłopotliwe ze wszystkich produktów spożywczych. Przez pierwszy miesiąc będzie ci się wyślizgiwało, to znaczy nie będziesz tego widział. Mhm. Na tej zasadzie. Czyli co, ostatni posiłek najlepiej tak do godziny 18. Dokładnie, kasza gryczana, ziemniaki, bataty, owoce, galaretka owocowa, budyń na tych dziwnych mlekach. Aha. No i z czym na przykład taką kaszę gryczaną sobie zjeść? Z olejem, z warzywem na ciepło, z cebulą, ze solą, na sucho, w zupie. Na pyszności. Tak, wszystkie zupy są jadalne, wszystkie jarzynowe. Ogórkowa, kapuśnia, pomidorowa, barszcz czerwony, cukiniowa, leni, cebulowa. Po jakim czasie ta bakteria z mojego organizmu się usunie totalnie? Momencik, bo mnie się usunęła po 3 dniach. I miarą tego, że ona się powinna usunąć i mi się usunęła całkowicie po 3 dniach. Zrobiłam wymaz z pochwy po 3 dniach bez alergenów i ja byłam pierwszy raz w normie nie wkładającej nic do pochwowo. Żadnego globulki z jakimś antybiotykiem zgodnym z antybiogramem, bo wkładałam sobie przez 2 lata co miesiąc lub co miesiąc, tak, przez 10 dni wkładałam przez 2 lata globulki zgodnie z antybiogramem. Tak, pomyślałam jeszcze jako laryngolog, że bakterie się leczą antybiotykiem, nie? A nikt nie wziął pod uwagę tego, że bakterie się leczy uszczelniając powłoki. Rzeczywiście 2 razy w roku miałam takie czasy, kiedy miałam już dość, więc były cykle, kiedy się nie wkładałam tam nic. No i pierwszy raz nie włożyłam i okazało się, że w wymazie same narosły prawidłowe, więc u mnie było po 3 dniach w normie. Więc ja również sugeruję, że u ciebie będzie po 3 dniach w normie. Jest jedyny mankament, że lubisz mieszać białka zwierzęce, więc tutaj, bo ja nie lubiłam, więc tu może być jakiś haczyk. Drugi haczyk, nigdy nie rób wymazu i posiewu po dniu wolności przez 34 godziny od śmiecia. Śmieciem się jest jakiekolwiek zboże, jakikolwiek produkt mleczny. Śmieciem nie jest masło z orzechów ziemnych. Śmieciem nie jest zupa jarzynowa. Śmieciem nie jest kalafior, brokuła, cukinia, pomidor, papryka. Jak często jadasz pomidory? No zdarza się dosyć. Czyli ze 2-3 razy w tygodniu. No okej, 2 razy są okej. Spokojnie, bądź ty różnorodny z warzywami. Owoce to lepsze byłyby kiszonki. Ja tylko mówię, że 4 razy w tygodniu są okej, ale może 5 razy w tygodniu. No w jakieś dni bez owoców. Tak jakoś. Tak po prostu, żeby tak, w ogóle bez żadnego owoca. Dokładnie. Tak, wypuszczaj się. Bo owoce zawsze służą powstawaniu bakteriurii i bakterie w migdałach i bakterie w atopowym zapaleniu skóry. Im więcej zjedzą owoce, tym mają większe dziawki na rafelinie bakterie. Na śluzówkach, w gardle, w nasieniowodach i na skórze. Czyli gronkowiec po owocach mi rośnie w nosie i paciarkowiec też. Rozumiem. Bo ja to per analogiem, dlatego jedną dietą leczę wszystko, więc jakbyś jakikolwiek sobie film otworzył, czy kobietę spędzi kolano, czy cokolwiek innego, czy lewa strona głowy, czy w uchu, czy łuszczyca, czy cukrzyca, wszystko jest na jeden temat. Uszczelniamy śluzówki i skórę i maziówki, żeby wyprowadziło się to jodło. I teraz tak, kiedy wymaz? Ja bym zrobiła dla Hacy po 3 dniach, ale po 3 dniach, po 4 pełnych dobach można zrobić wymaz posiew diety dobrych produktów, ale żeby ugruntować się, wolałabym, żeby to było 1,5 dnia całkowicie bez objawów. Czyli wiesz, jest tak, że na mojej diecie na 4. dzień człowiek ma po prostu kompletny kosmos, absolutne wyleczenie, coś nieprawdopodobnego i
potem... W ciągu miesiąca jest tak, że 3 kroki do przodu, 2 kroki do tyłu, bo ty zrobisz dzień wolności albo celem sprawdzenia siebie, czy mnie, czy w ogóle, tak, dla Hecy. I bywa nawrót, który się potem znowu przez 1,5 dnia leczy i się zbierasz. I potem jest 3 kroki do przodu, 1,5 do tyłu. 3 kroki do przodu, 1 do tyłu i potem jest tylko coraz lepiej. Mhm. Rozumiem. I nie wolno zrobić sobie wymazu i posiewu, jeżeli 1,5 dnia wstecz było jakieś sikanie 5 razy dziennie. Mhm. I sikanie nocą raz lub 2 razy nocą staranie. To znaczy, że coś jesteś słabszy. Może bakterii już nie będzie, ale jeszcze zaburzenia wegetatywne, które mówią, że ona tam może być, ale nie w ilości. Nieakceptowalnej, tylko w ilości. W tych badaniach, tam w tych bakteriach, w tych Enterococcus fecalis, miałem szczep HEGR taki. Mm-hmm. Ale tam była taka rubryka wzrost i tam było napisane nieliczne. Okej, tym się nie przejmujemy. Znaczy jak było wzrost, to była chyba taka kreska. Czy robisz sobie wymaz czy posiew? Ja robiłem nasienia, chyba posiew. Posiew. Tak. Kiedy sobie chcesz zrobić nasienia posiew, bo wiesz, że ja ci służę, będzie gwarancja wyleczenia, więc... No po 5 dniach. Po 5 dniach, okej. Okay. Czy jak dzisiaj jest... Zrób po 4. Jak dzisiaj jest wtorek, no to nie. Środa, czwartek, piątek, sobota, w niedzielę rano. Dokładnie, w poniedziałek rano. Dokładnie. Cieszę się. Aha. Cieszę się. Ja się będę cieszył. Ci skierowanie na posiew nasienia, mogę ci dać takie skierowanie, a to bez skierowania można zrobić. No, a to bez skierowania, bez kłopotu, nie? Ja w tej diagnostyce tam robię, nie daję bez skierowania. Że bez skierowania takie coś sobie robię. Tylko warunek, masz mieć 2 dni bez... Piękne. Jak ci mówię, czwarta i piąta, dawaj, piszesz, co jesz. Do poniedziałku zrobię tak. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, wszystko petarda, nie? Dokładnie. I w poniedziałek zrobię... Staram się zrobić jakiś jeden dzień z jednym rodzajem białka zwierzęcego, dzień śledziowy, dzień jajkowy, tak dla Hecy. Ale, po 3 dniach się uda. Ale na przykład na obiad, wtedy mam mieć normalnie śledzie na obiad? A co, czemu nie? Śledzie i warzywa na patelnię. Tak? I z łupą zagryź, i masą orzechową, no co ty dorosły jesteś, nie będziesz płakał. I gra. No chyba, że ci coś nie pasuje, to weź to wymyśl, bo jeden zje bograć na obiad i bograć po ćwiczeniach, więc jeżeli byś takie coś zrobił, to wiesz, po prostu życie ma być proste. Lubisz bograć? No nie jadam za często. Nie wolno, no ma to być po swojemu. Okay. Ja nie lubię ogólnie, nie jadam kaszanki, nie jadam chyba nigdy w życiu kaszanki. Można nie kupić kaszankę takich... gryczaną, jakbyś chciał. Ale nie, ja tego nie dotknę. Nie wolno, to nie wolno, okej. Okay. Nie, to mnie odrzuca. O, słuchaj siebie. Ewidentnie dietę śródziemnomorską. Ryby. Jak najbardziej. Ryby będą genialne. Ryby przyspieszą to leczenie. Dlaczego? Bo często w zakażeniach jest niska witamina D3. I często ludzie w zapaleniach różnych, zapalenie to jest zakażenie, cisną witaminę D3. I generalnie myślą, że wszystko będzie pięknie i zapominają o jedzeniu ryby. A gdzie generalnie zjedzenie ryby genialnie leczy śluzówki. Śluzówki, madziówki i wyściółki. Jajowody, nasieniowody. A proszę powiedzieć, czy jeśli na przykład ja sobie zjadł... Dlatego dieta japońska, nie? Ryby na przykład 3 razy dziennie będzie kłopot, czy nie? Czy to jest okej? Okay? Białko zwierzęce powinno się jeść 2 razy dziennie. Ale się nie przejmuj. Powolutku przesłuchasz sobie to wszystko, co mówię i wszystkiego się powolutku nauczysz. Mhm. Z powolutku. Bo życie to proces, a przyszedłeś po to, żeby wycofać bakterie dietą z nasieniowodów i nie leczyć się antybiotykami. A ja ci daję do tego gwarancję. Dlatego po prostu ten telefon zwrotny do mnie. Prawda? I z tym jadłospisem, przy czym jak nie będę miała minuty czasu, to wtedy umów się proszę na 7-10-minutową rozmowę. Okej. To jest gwarancja wyleczenia tych bakterii. 100%, bez łatwa. Tak? I nie będzie, tak jak mówię, Boże, nie mogę grzeszyć pychą, bo im bardziej
jestem pewna, tym zdarzają się różne zajawki. Rozumiem. Proszę nie jeść trzech rodzajów białek zwierzęcych na dobę. Ryby ratują cię z jajek. Cieszę się, że masz ochotę na ryby. Wędzone ryby są nie okej. Puszki nie okej, ale jeżeli masz ochotę, to... Ja na przykład smażona na potęgi ryba jest bezdyskusyjna. Okay, tak? Na przykład z cytryną tam jasne, czymś. Jasne. Cytryna okej, grejpfrut okej, mandarynki, pomarańcze też okej. Czyli co? Czyli na przykład rybkę sobie usmażyć, podać ją cytryną... Nie żałować jej, nie żałować. 2 kilo rybki, dokładnie. I 2 kilo grejpfruta do tego. Jest i żyjesz, tak. Jak ci mało, to dwie łyżki masła z orzechowego i oddychasz. No dobra, jest lista dobrych produktów, zawsze możesz dojeść. Węglowodany z listy dobrych produktów, czyli warzywa, kasza gryczana, bataty, owoce, ale różnorodne. Galaretka owocowa, ziemniaki, ale lepsze bataty może. I nasiona roślin oleistych, nie? Wymieniłam ci. O, i tłuszcze z listy dobrych produktów. Oleje, oliwa, benekol, tłuszcz kokosowy, czekolada gorzka. I tłuszcz gęsi, jakbyś chciał. Mhm. Jakbyś nie chciał, nie musisz. Nie, tłuszcz gęsi nie dotknę też. Nie musisz, rozumiemy się? Nie jasne, musisz, masz być szczęśliwy. Jeżeli jesteś szczęśliwy, to trybi. Jeżeli ktoś ci coś narzuca, to generalnie u mnie się sam włącza mechanizm. Ja nazywam obronny, czyli gest Kozakiewicza, tudzież łana nena, różne inne, podobne. Mhm. Czyli co, ogólnie to wszystko mniej więcej, tak? Tak, masz jakieś pytania? Raczej generalnie nie. Generalnie jesteś osobą zdrową, widzę. Myślą. Myślę, że tak. Znaczy, jedyne, co mi jedyne, co problem sprawia, co mnie jakby gdzieś tam... I to jest to, że nie mogę się w nocy wyspać. Jest tak, że... Po trzech dniach mówi ci laryngolog, problem odejdzie. Nie ma opcji. Mówi do ciebie laryngolog. Z drugiego stopnia laryngologii. 13 lat pracy na klinice laryngologii. Co do bakterii, to generalnie no nie pogadasz. I jeszcze mam parę innych laryngologicznych atrybutów, ale wolałabym nie mówić. Mogę ci pokazać. O, takie tu wiszą. Decyzja, ustanawiam i ja, nie? No więc po co się aż afiszować, bo można tylko w łeb dostać, jak człowiek bardziej rzuca grzywo. Rozumiem. Okej, no to tak będę robił. Nie masz więcej pytań? Nie, myślę, że nie. No co, trzeba działać, nie ma co działać. Mniej więcej wiem, o co chodzi. Wiem, co łączyć, czego nie łączyć, mniej więcej po pierwsze, to sobie jeszcze wszystko raz przeczytam. Po drugie spokój, po trzecie spokój. Trzy razy to przesłuchasz, jak nie wiesz co, jeszcze zjesz dwa razy dziennie jajka i zagryzisz masłem orzechowym i do widzenia. A na wieczór sobie zrobisz batata, utrzesz, posolisz i błogosławisz. Dobrze no mówię? I wiesz, czy się chciałem spytać. A nie pasuje to słonecznik, wiesz, z gwinta i... Na przykład lubię zieloną herbatę. Jest jakaś przeszkoda? Żadna. Kawa zbożowa jest przeszkodą, kawa prawdziwa nie jest przeszkodą. Ja nie piję tego. Ostre, pieprzne, pikantne, możesz jeść, jak chcesz. Jest przeszkodą nie. Wino? Nie, możesz nie pić, nie. Przeszkodą jest piwo. Nie, piwa nie lubię. Mhm. Osoby, które lubią mieszać białka, uznają alkohol. Wino, whisky, brandy, gin z tonikiem, wino czarne, czerwone, co tam jeszcze, wódka luksusowa, żytnia są na tak. Ale jak człowiek zrobi dłużej niż 7 dni wegańskiej formy diety dobrych produktów, traci ochotę w ogóle na alkohol. Więc alkohol jest lekiem z nadspożycia białka zwierzęcego. Podobnie jak cukier jest lekiem z nadspożycia białka zwierzęcego. Antidotum jest masło orzechowe. Antidotum jest fasolka szparagowa oblana olejem. Czyli wszystkie orzechy ogólnie są dla mnie zwierzęce. Tak, wszystkie nasiona roślin oleistych. Będą, tak, okej. Okay. I będzie różnorodność w tym, czy pistacje, czy słonecznik, czy pestki dyni, czy co tam wymyślisz. Strączkowe dla ciebie też będą okej, okay. Aczkolwiek ja tam strączkowych nie jadam, ale je za często, bo ja chcę tak, żeby wzrok był cały do setki, żeby włosów nie było siwych do setki. No takie mam. I żeby tworzyć więcej niż dłużej niż 100. No, każdy ma jakieś wizje, no. Mhm. I to są moje. Żeby klient nie był klientem aptek. Takie mam. No. To
To znaczy nie ogólnie, jako tak, no nie wiem, no niby na przykład jak mi boli głowa, nie biorę tabletki na ból głowy. Jeden rodzaj białka zwierzęcego likwiduje na wieki bóle głowy, migrenowe, naczynioruchowe, napięciowe, z oponiaka w głowie, więc ze zmiany pogody, więc jeżeli cię boli głowa, to znaczy, nie boli. Jeżeli by cię bolała, to znaczy, że albo pojechałeś w złe produkty, więc zrobiłeś 2 dni, 3 dni, 4 dni pod rząd wolności, albo pomieszałeś białka, więc na śniadanie jajka, na obiad wołowinę, na śniadanie jajka, to po tych ćwiczeniach, a na obiad kurę, prawda? Bo to są dwa inne białka i to już daje potencjał bólu głowy, albo 3 razy dziennie białko zwierzęce. Organizm odbiera za dużo i bóle głowy generuje, więc masz namierzyć, od czego są bóle głowy. Przeczytałem o czymś takim, że wystarczy, żeby raz w życiu zrobić tak zwaną 3-dniową głodówkę i to już powoduje powstanie u człowieka takiego genu długowieczności. Tak, to są, ja to nazywam resety i restarty. Rzeczywiście, jeżeli ktoś robi 3-dniowe posty lub dłuższe, czy 1-dniowe, aczkolwiek 3-dniowe już wystarczają, żeby się obudzić w lepszym świecie. Jest to bardzo korzystne, ale ludzie potem po poście wracają do swoich nałogów. I teraz tak, jak ja zrobiłam 3 dni postu na wodzie i w 4. dzień zjadłam 100 gramów wołowiny i 100 gramów ziemniaka oblanego 1 łyżką oleju, to było wszystko, byłam syta. Po takim dniu obudziłam się następnego dnia jak po zatruciu. Dokładnie. Rano to jest objaw poranny po tym, co zjedliśmy w dniu poprzednim. I o tym mówi 4 rozdział mojej książki Dieta Dobrych Produktów, którego streszczenie masz na mojej stronie www.dietaoptymalna.com. Więc jeżeli rano jest coś nie tak, w poprzednim dniu zjadłeś coś nie halo. I to jest jako samodiagnostyka od razu. I jeżeli wieczorem jest coś nie tak, więc jeżeli sikasz 2 razy w nocy lub raz w nocy, to znaczy w tym dniu zjadłeś alergen, czyli jakieś białko, które wychodzi na tych testach Food Detective 50+, 100+, 200+. Możesz przeszukać Google lub Alab Warszawa lub Immo Proczysta Poznań. To są na przeciwciała IgG, czego się najadłeś. Więc jak czegoś dużo jesz, to się wbudowuje w komórki, a tam badają przeciwciała, które wyglądają jako klucz, których jest za dużo. Tego, czego najadłeś się za dużo. Rozumiem. Więc po prostu jadanie różnorodnie wycofuje problem. No, okay, no to czyli wycofuje zapotrzebowanie na robienie tych testów. Jadę w takim razie, kupuję bataty i jutro już na śniadanie stawię. I piszesz, co jesz. I ja się cieszę, bo ja po prostu, wiesz, chcę, żeby laryngologia zaczęła być wspomnieniem. Znaczy, może nie do końca, ale żeby ludzie wiedzieli, że nie należy bakterii zabijać i strzelać do nich, tylko można powiedzieć im grzecznie. Dziękujemy.